jeden z naszych ulubionych zwierzaków w starym zoo to jest taka kapucynka, która tutaj mieszka. I ona ma na imię Lucjan, czy Lucjan, takie ma imię. To nie maskotka, ani nie człowiek, więc trzymaj jedzenia i ręce przy sobie. Proszę. Ta kapucynka jest bardzo ciekawa taka, bardzo wesoła, bardzo taka żwawa, aktywna, ale czasami była agresywna, kiedy ktoś wkłada palce tutaj do kratki, to ona może ugryźć nawet. Tutaj z zewnątrz jest ta kratka, tam idzie ściana, w tej ścianie jest takie przejście dla tej małpki, dla tej kapucynki, i ona wchodzi wnętrz. I z wnętrznej strony, po wnętrznej, jak w środku, za tą ścianą, można przez szkło oglądać też tą małpkę. I ta małpka nie ma, tak powiedzmy, prywatności. I zrobili taki płot, żeby tam nikt nie podchodził za blisko i żeby ta kapucynka mogła wyjść się spotkać z ludźmi tutaj, kiedy chce, i wyjść tutaj, i żeby ją nikt nie dotykał i nikt nie podchodził zbyt blisko, żeby ją nie denerwować. Bo zwierzaki też stresują. Każdemu się chce pogłaskać zwierzaka, dotknąć, przeżyć to odczucie. Zobaczcie, jakie są kwiaty ładne. Ale zwierzę, one nie są ludzie, ale też mają prawo na to, żeby trochę pobyć jak w takiej zonie komfortowej. A w środku to wygląda tak. Tutaj są różne małpki. Milka, zobacz. Niektórzy ze zwierzaków od razu podobają się Milce, a niektórzy wywołują takie zdziwienie i ona nie wie, jak reagować na to. To jest taka kapucynka, zaraz wam pokażę. W środku jest strasznie gorąco. Uciekliśmy stąd jak najszybciej. I śmierdzi. I trochę tam śmierdzi. Idziemy dalej. Tutaj są o wiele większe kozy. I Emilka już lepiej je wypatruje. Jak się śmieją te ptaszki. Nie wiemy na pewno, ale prawdopodobnie, że Emilka chce wszystkich tych zwierzaków, koło których ona robi tak. Co chce? Wydaje się, że chce się przytulić, pocałować. Bo ma w domu maskotki i wszystkie maskotki przytula, całuje. I myślę, że jak patrzy na zwierzę tak jak na maskotkę i jeszcze do końca nie rozumie, że to jest żywe coś. Albo nie rozumie, że maskotki są sztuczne. Jeszcze powiemy, że jest taki gwiazdor. Gdzie on mieszka? Gdzie on istnieje? Zobacz. Uprzedzam, nie wiem, czy to nie wygląda brzydko.
teraz się napić. Jeszcze oprócz tego zoo, w Poznaniu jest nowe zoo, jesteśmy teraz w starym zoo, a jeszcze jest nowe zoo. Tam jest o wiele więcej zwierzaków i jest o wiele drożej bilet. No nie jest aż taki drogi, nie pamiętam ile, ale tam parę dych. Ale nie bezpłatny, tak. Na pewno nie za darmo, na pewno, bo gdybyś było za darmo, ale to, też pójdziemy, to już na pewno wiedziałbym o tym, już było nagrane. Już z Olą tam byliśmy kiedyś. W tym roku planujemy jeszcze co najmniej jeden raz. Można dwa razy. W ogóle proponuję tam wynająć pokój w hotelu. A tam jest hotel, pamiętasz? Jakiś tam hotel chyba jest. Nie pamiętam. Chyba. Biuro też tam wymyśliłeś. Dobrze. Tam gdzie powiedziałem, gdzie jest hotel, to można obciąć. Ale i tak nie będę tego robił, bo jestem leniwy. Obciąć, wyciąć, tak, Ola, jak prawidłowo powiedzieć. Grill czy grill? Niektórzy piszą, o Jura, bardzo ładnie rozmawiasz w języku polskim. A ktoś mówi, Ola, mówi, o wiele lepiej niż Jura. Jura, nie przerywaj cały czas. To wkurza strasznie. Dobrze. Hejterów już mamy dość. Teraz pracujemy nad tym, żeby było więcej ludzi, którzy nas lubią. No, czyli nie nas lubią, tylko lubią nas oglądać. To już przesadzam. Nas lubią. Nie. Było o wiele więcej tutaj zwierzaków. Tylko, że teraz przeprowadzają się jakieś tam remonty, naprawy, polepszenia. Niektórzy zwierzaki ze względu na upały gdzieś się chowają. Tak. A ci, których widzieliśmy, to już pokazaliśmy. Także niby siedzieliście w domu przy laptopie lub komputerze, ale razem z nami odwiedziliście stare zoo w Poznaniu. Dobrze, to idziemy na karuzelę. Wszystkiego dobrego, do widzenia, pa, pa! Nawet nie wiem, którym samochodem pojechać do domu. Tą Bemką, tym Porsche, czy Fiatem Punto? Fiat Punto. Zdecydowanie Fiat Punto.